Panią. To my mamy 7, to my mamy 5, tych 7 butelków 5. Szybkie szanie i... Tu są właśnie przygotowania do naszej wyprawy. Oddałeś mi. Ja tylko 5. Przygotowujemy się wszyscy. Wszyscy są oddane. No. Pierwszy raz tam jedziecie? Tak. Tak? No, wy też. Halo, jak tam wrażenia? Jesteś bardzo ciekawa tego wszystkiego? Byłaś tu już kiedyś? Ciekawa. Recenzja. Czy jesteśmy przygotowani? Światła są? Ty masz jakieś latarki? Są w ogóle? Ja mam w oczach latarki. Prawda, to jest kucica. Ona ma tyle kotów, to już ma wzrok taki jak koty, nie? Tak. Niesamowita jest. No ładne, butiki macie, widzę. Terenówki. To po wczorajszej imprezie, masz też terenówki? No, ja mam też po wczorajszej imprezie. No bo idziemy do jaskini, więc stroić się nie będę w czyste rzeczy. Więc wczorajsze spodenki sobie założyłam po kilku palcach, jak widać. To prawda. A kaca masz dzisiaj? Tak. Po te wszystkie? Ale ty masz. Po te kili się nie ma kaca. Tak. A ty, jak tam? Się czujesz się dobrze? Dobrze. No, to jest tak? Tak? Kilka słów, więc będziesz tam pierwszy raz dzisiaj? Tak? Jesteś bardzo ciekawa tego wszystkiego? Pamiętasz, na podróż? Nie? Boisz się? Ja się boi, jak? Co? Ty to będziesz pierwszy raz dzisiaj, nie? Gdzie pierwszy? Żartuję przecież. Bardzo prawdziwe. Proszę pokazać, jak się wygląda. Ale pięknie błyszczy. Patrzcie. Tak, błyszczy. Nie? Bo ona jest kosmonowa. Kosmonowa. Nie? Wszyscy są żeby... Wow! Jak dzieci się. Ona się bardzo się potrzeba wieść. Paternik poznański. Jak widzicie, to jeszcze dalej mojego szwagra i jego kumpla. Chłopaki wstali, więc trzeba od czegoś, gdzie zacząć. Tak, chłopaki? Smacznego życzę. Rozruchowy. Smacznego i wszyscy życzymy odpocznego. Wow, co dawnie. No, my też jedziemy. Ale tą pinetę, nie? Darek, reklamówkę wziąłeś? Tak? Jak widać, właśnie wyjeżdżamy na naszą wyprawę. Pierwsze auto tutaj już jest. Będzie na nas czekać. Następne i tak dalej. To jest nasze właśnie miejsce, jak widzicie ten domek. Może tak na zewnątrz nie wygląda przecudownie, ale wewnątrz widzicie jest duży. Więc bardzo jest przyjemnie i pięknie. Dobra, jedziemy. Idziemy w drogę. Z tej strony Roman. Okej. Okay. Dzień, gdzie jest sobota, który? 20 lipiec. Czerwiec, sorry. Okay. 20 czerwiec, który rok? 2040. Dobrze. Koronawirus. Czyli 2020. Koronawirus. Koronawirus, nie? Oczywiście aktualny stan na całym świecie. Czyli do jakiego miejsca jedziemy? Ryczu. Dlaczego Ryczu? Co to jest, miasto czy wieś? Nie, to jest wioska. Wioska. Znajdują się skałki, jaskinie. Zaczyna kropić, więc zaczniemy być od czego? Tutaj nie wzięliśmy parasol, nie? Aha, dobra. Tu niektórzy myślą o tym. Właśnie dojechaliśmy do tej miejscowości Ryczowa i taką drogą, którą teraz widzicie, jechaliście, starali, żeby tego autka nie zniszczyć. Nie? A tam widać, że za nami jadą i powolutki widzę. Na razie nie jest jeszcze tak źle, porównując z tym, co byliśmy w lesie wczoraj. Ale widać, że już bezczepy się zaczynają. O, widać, to jest coś. Ho! Chcesz auto zniszczyć? Nie! Ja tam byłem wczoraj. Podobno byliśmy. A są takie muldy. Patykami sprawdzał głębokość, błota. No. Nie, Konrad, jak mi zabrali za prędkość prawo jazdy, no właśnie. Zabudowanym... Ty dajesz czadu ostro. No, koniec. Albo 80 zabudowanym można, bo musisz mieć ponad stówkę. No. Wodę bierzecie na górę? Wszystko teraz będziemy brać wszystko. No, pokażę wam. O. Ale wypakuję go, nie? Nazrywamy! Poziomki, jagody. Darek, to odłóż, to nie trzeba. Co? Wojtek mówisz, nie trzeba, skoro wracamy za 2,5 godziny. Darek, tylko sobie kanapkę weź i insulinę.
Dzisiaj jest właśnie nasza spacerek. Zamiast podjechania w te miejsce, które wczoraj widzieliście, nie ryzykujemy, nie chcemy niszczyć aut, więc idziemy tą dróżką, przejdziemy się. Cieszymy się w ogóle, że deszczek nie pada. Tym bardziej teraz, bo jak widać wszędzie, pogoda jest nie za dobra w całej Europie. Na czarny staw. Na czarny staw? Też tak, no, bardziej padało wtedy, nie? To mamy jeszcze, planujemy jeszcze jakąś inną jaskinię jeszcze jechać? Drugą? Nie. A gdzie? Tak. I zobaczymy. Okej. Okay. Obejrzę sobie drogę. Albo ze skałki, tak? No skałki zaraz będą, nie? Tu jesteś drugi raz? Tu raz jesteś, czy trzeci? Tu? No. Drugi. Drugi. Tu byłeś ze swoją załogą, tak, Wojtek? Tu byłem na egzaminie. Aha. Ratowniczym. No jak tam? No właśnie poranny jogging uprawiałam. Po lesie, co słychać po moim szybkim oddechu. Człowiek czuje, że żyje. No. Pobiegłam po środek na kleszcze. A zapomniałaś? No, ale chyba jest do bani, bo coś mi nie pryska. Chyba, że źle. O! Do bani. No, troszeczkę teraz się wspinamy, idziemy pod górę. No, fajnie. Mięśnie pracują. Darek trochę jest za ciepło ubrany, powiem ci szczerze. To Grub, no, on ma ciepłą kurtkę. Zobacz. Nie, uważam, że bardzo dobrze jest ubrany. Tylko buty ma do bani. To prawda, i będą brudne już. Brudne to brudne tam. Mokre mogą być szybko. Mokre z jaskini. Odliczamy stan wycieczki. O, schodzimy w dół, pięknie. Tylko podobno ten lekarz, ej, to muzyka zęby. Bardzo jest mega droga, mega. Ja zawsze dodatkowe ubezpieczenie biorę, jak jeżdżę do Turcji. No i ona właśnie... Co to jest, Michałek? Grzybki jakieś, nie? Nie jest pan, no. Tylko gdzie jest gołąb, to cholera? Ty mu zostali panowie. Tą mugę, ma drążkę i jest jeszcze jedna czerwona. Czerwony. Tak, tu też tak można. O, obite jest. Aha, to jeszcze chodzę. No właśnie, nie tu wejdź. Ja tu widzę takie dobre przejść, to nie dla nas, to nie dla nas półka. Tu jest jakiś hard, który wejdź na górę, to jest dramat. To jest kawałek. Chociaż no, jakby było suche, to tam by... Tu ten start najgorszy, nie? No mam już. Jakaś dziurka jest, nie? Ooo! No a tu to jest? Ale grota! To jest kręci to. A ja wiem, mam krótkie saletki. O kurde. No, wszystko. Jak buty śliskie, to uważam. Ale dziura! O nie! Wiesz co? A jak was zaatakuje niedźwiedź? Tu będzie mniej stromo zejść. Olivia! Dobra, nam bardziej szkodzi właśnie. Prowadzę na. Czekaj. No to się zniszczy. Pięknie, pięknie. Dobra, idziemy. Wow. Który to będzie już, nie? A, tu taka mała jest. Jak będziesz schodził, to boczkiem, Robek. I strasznie ślisko, uwaga. Trzeba je zobaczyć. Nie. Malutka. Gdzie to miejsce? Ale mi pokaż, bo jaki tyle. Wow, taka salka, no. A to widzę, gdzie świeczki mają. I tu można sobie wejść. Świeczki, zobacz. A tam wchodziliście? Tak? Tak? No. Wchodzić? Dawaj. Po to tu przyjechał. Mam to przy tak. O! Zobacz! Korytarz. Idę zobaczyć, zobaczyć. Zapraszam na czworaka kazieńską. Czyli żyłaś w jakiejś wioski też? Tak, w zeszłym roku. Aha.
Marek. Jak tam? Było? Korytarz, korytarz. Chyba, że to jest ta jaskina, to bez sensu. Weszliśmy. Idziemy teraz do innej jaskini. Tutaj jest dobój, jest coś przez nami. O, uważaj Sylwia, bo się poślizgnie. Fajnie, te skały widać. Kurde, o, ślisko, też muszę uważać. O, muszę. Dobra. Biegniemy. No ładnie, zobacz, tam ciągnie w dół, widzisz? No ładnie. I wąwóz mały. Daj się żonę, bo to żona decyduje. Daj. No. Wchodzimy do jaskini i będziemy się czołgać prawdopodobnie. Jeszcze parę lat musisz poczekać. Więc czeka nas przygoda. Jak on to powiedział? Ożenisz się, to zrozumie. No, zobaczymy. Ale myślę, że damy radę. Z góry na wspinaczkę w ciebie worka nie wziął. Właśnie będziemy się teraz wchodzić w szczelinę. O, uderzyłem się w głowę. Dobrze, mam kask. Eee, mówiła? Uderzyłem się w głowę. Ale... Co chwilę będziesz... Znowu się uderzyłeś. Kurde. No, stop się wypali. Teraz to mi gorąco, ale zaraz będzie zimno. Wojtek, chłopak, może załóż te brudy. Nie. Tutaj zostawiamy coś? Wodę może sobie zostawić. Jak masz plecak, to sobie zostaw. Bo wody nikt nie bierze, nie? Ale będzie super! Przygoda! Adventure! Szymon, idziesz pierwszy, nie? Zobacz, Michał już tam poszedł! Tak, może iść! Ja idę za tobą, może. No i nie, no. Tak. No musisz, no bo ktoś musi iść. Zapal mi lampeczkę. O kurde! Co? Dzieje się? No teraz wy, za mamą. No idź, idź, maluchę. Idź, będziesz mamę widział cały czas, a ja idę za wami. Micha, cytur, no. Mazekami, tu! Ja pani, ale ona jest z powołania. Ramcze, ty za mną. Będę miała ładny tyłeczek na YouTubie. Specjalnie jasne gadki założyłam. No Darek, schyl się, pałuj się. Ale torby wybrudzisz, kurde. Nie musi się tak schylać. Nie żartuję, kobiecie. Nie, no nie wierzę. Nie, bo tam ma insulinę, dokumenty. Niech ma. Weźmiesz sobie w rękę i już. No. Nie trzeba tak się kłaść. Na trzeba. Na razie tam się kłaść. Bo tam już tylko wiesz. Ania, skrzyluj mnie, jak idę. Daj. Nie dosięgną. Włożone jest. A gdzie tu, tu tą stronę nagrywasz? Cofaj się do tyłu. Kurde, bardzo nisko. Nie wychodź. Nie? To. Dlaczego? Bo mnie panikowała i... Darek, chodź tu do mnie. Ale to jest jakiś taki zminął dalej przyciskanie się, czy nie, można normalnie przejść? Nie, bez winy. Ej, poszło tam 5-letnie dziecko i 6-letnie. No. No mamy doświadczenie, tak? Mamy, oczywiście. Możecie iść, ej, tylko tu tylko trzeba się przyciskać, tu trzeba iść na czworakach, a później jest taki spad jak tu. I tym składem trzeba się położyć. Taki wąski, zobacz. Ktoś wejdzie? Tam w takie coś? No taki spad. Damian nie wejdzie. Dalej nie poszłam. Jak był taki spad, bo tam dalej. No tam dalej jest. Musicie sobie wejść, tylko musicie na czworakach, nie? I w prawo, i w dół jest tak, w dół. Chyba nie będziemy się wspinać dzisiaj, tylko idziemy się poczołgać. Serio? Jest tam jaskinia, nie wiem, bo nasi oglądali. Nie boicie się? 10-metrowa. Jeszcze nie wiemy. Ale wspinanie raczej wziął, dzisiaj nie wyjdzie. Mam nadzieję, że wie, co robi. No jest grotoła, także myślę, że... Ale tutaj jest jeszcze parę jaskiń, więc... Mam nadzieję, że wie, co robi, no. Dzieci zabrał. Macie czołówki? Ja mam. Ja też mam. Masz, Emi? Nie mam. Nie zabrałam. No to będziesz między jedną a drugą osobą szła. Znaczy nie, albo parami pójdziemy po prostu i już. Zawsze będą dwie czołówki i zawsze dwie osoby będą w tego zewnątrz. A jak wy tam weszliście z tą
drugą stronę, że nie tą dziurą, tam jest jakaś inna dziura. Tak? Ale no, to się no, duża. No my weszliśmy tą dziurą tu. Absolutnie. Nie. Tam jest mega duża. My tu lasem weszliśmy. Weźcie. Tak, ja tu już tą dziurkę wyjrzałam. Dobra, to słuchajcie, na razie. Na razie. Sobie... No. Dobrze się znaleźliście. Znaczy ja już się cieszyłam, że już wyszli, że już nie będzie. Ja myślę, że jakoś iluzja, nie? No co się dzieje tutaj? Także miłego. No, mam też. Oni się nie boją, pójdą. A my dlaczego nie poszli? Jak inni chodzą? Będę żałować? Nie, ja nie żałuję. Coś z tym. Nie, to nie dla mnie. Po prostu nie lubisz. Ale jajaj. Niesamowite. Jak było? Zajebiście. Naprawdę? Smerfastycznie. O, tu żeście pełko. Kurde, mogłem wejść. No pewnie, że tak. Dzieciaki dał radę. Ej, dzieciaki, nie tak blisko mnie, żebym kogoś przypadkiem tam nie kopnął. Kawałek miejsca. No, to można by było, ale... Nie bałeś się? Troszkę się bałeś? Nie. Nie bałeś się? Zobacz, to idź dalej, idź tam, po stole. Idź dalej. O, tu idzie z wyjść. A, wtedy. Nie, tędy. Przesuńcie się, bo nie mogę przejść. Ja nie mogę. Trosną mnie. Ja przyjdę. Kurde, zdygałem się, twoją żonę słyszałem. Jak mi kiedy panikę złapała. Ale tu jest najgorsze przejście, to jedno. Później już szliśmy prawie na stojąco. Także polecam, można jeszcze wejść. Nie, już teraz. Darek, nie bałeś się? No zajebiście, kurde. Ty, ja dostałem paniczny atak. Możesz się nakręcić niepotrzebnie. A wie dlaczego? Ona zaczęła... Nakrętować, tak. Ja widziałam, co posiedziała, bo ja też już mi serducho bolało. No. Kurde. Żałuj. Panie? Zajebiście. Super. Zobacz, jaka jestem uwalona. Są dwa miejsca takie, że trzeba ścisnąć się. No. Ale za ten sposób. Tak? Niedaleko. Żeby tłumu nie było, wiesz. Niedaleko, nie? Nie. Zdychałem się. Nie, widziałam. Raczej rozczarowałam się, jak zobaczyłam, że ciebie nie ma. No, złapało mnie w tym momencie, nie? Uciekam, nie. Ja też, ja tutaj, dobrze, że ja tu stałam. Stałam, zaczęłam oddychać, patrzeć w górę i wiesz, panika mi nie brała. Już mi chyba serducho zaczęło palić, nie? Ja mówię, no nie wejdę, ej. Bo jak nie wejdę, to już będę słana siebie. No, także mówię ci, ja tutaj byłam, stałam. Dominika wyszła, mówię, Dominika, nie mów już, kurwa, nic. No, zajebiście. Go pro take a picture. Cholera. No, nie wrze się. Zuch jest, dalej, ja nie mogę wierzyć, że ty poszedłeś. No, poszedł, mówię ci, dlatego źle zostałeś, że przed za mną. Gdyż poszedł, to... Jego żona wybiegła, przestraszyłem się. No, zaraziłem się. Zaraziłem. Zaraziłem się, szkoda, że nie poszedłem tego robię. Twoja pierwsza jaskinia, jak ci się podoba. Fajna dziura. Nie, no jest jaskini, no zobacz. Sylwia, masz coś do dodania? Kurwa, zajebiście. zobacz, jaki każdy z bananem wychodzi, nie? No. Zapieraczkę zrobiłam. No kochani, o to chodzi w tym sporcie. Pozdrawiamy. Pobawiłaś się? Duża sala? Się nie, nie ma sali. Nie ma sali, jest korytarz, ale na stojąco wszyscy się. Wow, korytarz. Ale korytarz piękny. Nakręciłam krótki film, że tutaj też każdy coś tam kręci. To jest cieplutko. O, uwaga, czekaj. Pokaż ma się przy stojniaku. Zgaźną mnie tą lampkę. Dobra, zielona może być. Jak o, pająk, ty. Bajeska, następny. Jak pająk wygląda. No. Teraz to może złączyć. O, idzie Wojtek. Czekaj, fota. Na podobności jest fota. Dobra, następny. Super. Ej, ale my nie zrobili zdjęcia. Tam jeszcze został? O, kurwa, na koniec się wspomógł, czy wstrop, czy w co? Bo powiedziałeś, że nie pierdolisz, jak wyjdziesz. No. Daj mu też. Masz. Co, będą buziaczkę też, co? Fajnie było? A dasz mi też? Gdzie? Ja tam jem, bo... Ej, weźmy co jedno mnie. Kinga ci jeszcze chce dać buziaczka. Tak? Mówisz, że chce? No, ale... Mówisz, że daj mu, daj mu. Kaka. Uśmierasz świeć się, bo co? To zajmiesz, co? Ale tak, chodźmy. Czego ci brakuje, Sylwia? Te śmieci?
Wystawiam, czy to jest rzeczy, czy to jest ten, który miał. Nie, po prostu trzeba tego wszystko zabrać i za. Próba numer dwa. I co, jakie plany? Jesteś gotowy? Patrz, złapał ten. Ale co? Nie.